Prawo u siostry i bracia. Prawo. Zanim zagłębimy się w Boże Słowo, pochylmy nasze głowy i poprosimy Pana o prowadzenie. Panie Jezu, dziękujemy za ten dzień. Dziękujemy za to, że mamy możliwość, Panie, czytać Twoje Słowo. Zgłębiać się, Panie, w nim, szukać Twoich prawd. Pomóż nam, Panie, je przyjąć. Pomóż nam je zrozumieć. Pomóż, Panie, mi przekazywać Twoją prawdę, tylko i wyłącznie Twoją prawdę o Tobie. Błogosław, Panie, ten czas. Dziękujemy za to, że mamy tą wielką łaskę, że mamy Twoje Słowo i możemy się nim karmić. Tak, Panie, błogosław ten czas i bądź z nami. Niech Twój Duch Święty otwiera nasze serca i przydaje nam wiarę, zrozumienie tego, co Panie chcesz przekazać. Amen. Amen. Słowo, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, to słowo trudne. Słowo, które sprawiło nawet, że uczniowie Pana Jezusa od Niego się odwrócili i przestali za Nim chodzić. Słowo, którego nie da się zrozumieć ludzkim umysłem. Słowo, które musi ożywić w nas Jego Duch. Słowo to jest zapisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Ewangelia Jana, rozdział 6. Od 32 wersetu. Ewangelia Jana, rozdział 6. Od 32 wersetu. Ten fragment, ten w Słowie Bożym jest zatytułowany Jezus chlebem życia. Wtedy Jezus im powiedział, czytam z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wtedy Jezus im powiedział, ręczę i zapewniam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wówczas zwrócili się do Niego, Panie, dawaj nam odtąd zawsze ten chleb. Jezus im powiedział, ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. Lecz powiedziałem wam, że choć mnie zobaczyliście, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym. Taka bowiem jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu. Powodem były Jego słowa, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Przecież to Jezus, syn Józefa, mówili, którego ojca i matkę my znamy. Jak On może teraz twierdzić, stąpiłem z nieba? Jezus im odpowiedział, przestańcie szemrać między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. U proroków czytamy i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do mnie. Nie oznacza to, że Ojca zobaczył ktoś jeszcze poza tym, który jest od Boga, bo tylko On widział Ojca. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi ojcowie jedli na pustyni mannę i pomarli. Ten chleb zstępuje z nieba, aby nikt, kto z niego spożyje, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Żydzi zaczęli się więc sprzeczać między sobą i mówić, jak On może nam dać do spożycia swoje ciało? Jezus im na to odpowiedział, ręczę i zapewniam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim.
Podobnie jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył dzięki mnie. To jest chleb, który zstąpił z nieba, nie taki, jaki spożywali ojcowie i poumierali. Kto posila się tym chlebem, będzie żył wiecznie. To powiedział, gdy nauczał w synagodze w Kapernaum. Słowo bardzo trudne. Trudne do zrozumienia ze względu na swoją treść. Trudne do zrozumienia też ze względu na te wszystkie powtórzenia w tekście. Słyszymy bardzo wiele powtórzeń, po kilka razy. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba 3 razy Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Wiele razy Jezus mówi właściwie te same treści w tym przekazie. Jego widownią byli słuchacze, w taki sposób się mówi i przekazuje skutecznie informacje, jeżeli się powtarza. Człowiek słucha i kiedy kilka razy usłyszy, lepiej może zrozumieć. Bardzo często w Ewangeliach Pan Jezus opowiada, czy w przypowieściach, czy właśnie w takich sytuacjach jak teraz, opowiada rzeczy, których nikt się nie spodziewał. Są tak trudne do zrozumienia, ale to nie są rzeczy, które można po prostu przyjąć i iść dalej. Tutaj się trzeba zatrzymać i zastanowić. To, co Jezus mówi, zmusza nas do myślenia. Ja jestem chlebem życia. Treść tego nauczania jest bardzo zadziwiająca. I tak jak mówiłem na początku, bez wiary, która jest od Boga, nie jest człowiek w stanie przyjąć tej treści. To jest niemożliwe, żeby ktoś mógł przyjąć treść o tym, kiedy Jezus mówi, że musicie karmić się moim ciałem i pić moją krew. To jest nie do przyjęcia. Bardzo osobiście cenię sobie w Ewangeliach te fragmenty, kiedy Jezus sam mówi o sobie, kim jest. Mamy wiele przekazów w Ewangeliach, kiedy poznajemy Jezusa w Jego działaniu, kiedy poznajemy Jezusa w tym, kiedy ktoś o Nim coś mówi. Rozważaliśmy chyba też wspólnie fragment, kiedy Jezus się pytał, kim ludzie myślą, że ja jestem. Były różne propozycje, niektóre nawet szalone, niektóre nawet niemożliwe, kiedy mówili, że jest Janem Chrzcicielem. Przecież widzieli ludzie i Jezusa i Jana Chrzciciela razem. Ale tak jak mówię, bardzo cenne jest, kiedy Jezus sam nam mówi, kim jest. W tym krótkim, no to ile jest, może 20 czy 30 wersetów, nie pamiętam, w tym krótkim fragmencie jest tak wiele treści, jest tak bogaty. Nie jesteśmy w stanie oczywiście zgłębić tego do końca, będziemy tylko po troszeczkę dotykać kilku tematów, kilku myśli, które tu są zawarte. Pamiętam też, że rozważaliśmy podobne fragmenty już. Ta treść o tym, że kiedy Jezus mówi, ja jestem w tym przypadku chlebem życia, jest to jedno z 7 stwierdzeń Jezusa o sobie, zawarte w Ewangelii Jana. I jest też, Jezus mówi też o sobie później, ja jestem światłością świata, ja jestem drzwiami dla owiec, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jestem drogą, prawdą i życiem. I wreszcie jestem prawdziwą winoroślą, prawdziwym krzewem winnym. Nad tym fragmentem z rozdziału 15 pochylaliśmy się 3 razy i nie mogliśmy go zgłębić. Cały kontekst tych wypowiedzi ja jestem ma też początek w tym imieniu, ja jestem, który jestem, który też wspólnie rozważaliśmy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w taki sposób Bóg objawia się Mojżeszowi, objawia mu swoje imię, ja jestem.
Pamiętamy też, że ja jestem, można też tłumaczyć, ja będę, będę, który będę. Będę tym, czym tego ty potrzebujesz. W tych fragmentach, w tych wypowiedziach Jezusa o sobie przebija się jako pierwsze to, że Jezus utożsamia się z tym imieniem ja jestem, które zostało objawione Mojżeszowi. I bezpośrednio pokazuje swoim słuchaczom, że on jest Bogiem, identyfikuje się z Bogiem. Jestem chlebem życia. Pierwsza taka myśl i pierwsze, co powinno zwrócić naszą uwagę, to ten chleb. W jaki sposób my jako ludzie postrzegamy chleb? Tak zwykle może rozpoczynamy takie rozważanie, czym jest ten chleb dla nas. Zbliża się okres świąteczny, już niedługo. W bardzo wielu krajach na świecie chleb jest podstawą diety, ale mamy też takie chleby świąteczne. W wielu krajach one się różnie nazywają. Ktoś może powiedzieć, jak taki w Polsce taki chleb? Kołaś. Też takie, to jest strusla, czy nie? W wielu krajach to są takie chleby. Chleb weselny. To jest chleb weselny. Ale można też powiedzieć, że takim chlebem świątecznym na ziemiach polskich i u naszych sąsiadów to popłatek. To też jest taki chleb świąteczny od wielu wieków. Co ciekawe, pewnie pamiętamy, że miejsce narodzin Pana Jezusa Betlejem po hebrajsku tłumaczy się jako dom chleba. Z Betlejem pochodził ten chleb, który nam się przedstawia jako chleb życia. Oczywiście, żeby prawidłowo zrozumieć Słowo Boże, nasze własne ludzkie myśli i doświadczenia bardzo często mogą nas prowadzić w inne strony. Więc skupmy się na tym, co Słowo Boże mówi o chlebie. Jaki jest kontekst tej sytuacji, kiedy Jezus mówi o tym, że jest chlebem życia? Kilka fragmentów wcześniej, właściwie od początku rozdziału 6, mamy cud rozmnożenia chleba. Mamy nakarmienie 5000 mężczyzn, nie licząc oczywiście kobiet i dzieci. Ogromny tłum. I ludzie jeszcze podekscytowani całym tym wydarzeniem rozmawiali z Jezusem o tym. Chcieli się dowiedzieć, kim on jest, albo już mieli jakieś pomysły w głowie, że to może być król. Czytamy, że Jezus musiał w 15 wersecie, Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać go po to, by powołać go królem, znów samotnie oddalił się na górę. Ludzie byli bardzo podekscytowani tym. Mamy, jakkolwiek nazywali Jezusa, proroka, mamy króla, kogoś, kto zapewni nasze potrzeby, zaspokoi nasze potrzeby. Nie zrozumieli znaku, który Jezus im pokazał w rozmnożeniu chleba. Nie chodziło o to, żeby napełnić wasze żołądki. W rozmowie z ludźmi pada też słowo manna. To będzie bezpośrednio przed tym, jak czytaliśmy. Zapytali, 28 werset, zapytali go zatem, w jaki sposób mamy zająć się dziełami Boga, na które Jezus powiedział im, żeby zwrócili uwagę. I tym się zajęli. A Jezus im na to, to jest dzieło Boga, wierzcie w tego, którego On posłał. W związku z tym powiedzieli do Niego, jakim więc Ty wykażesz się znakiem, abyśmy go mogli zobaczyć i uwierzyć Tobie? Czego możesz dokonać? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, bo czytamy, dał im do jedzenia chleb z nieba. I Jezus mi odpowiada, zapewniam, ręczę i zapewniam Was, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec, który daje wam prawdziwy chleb z nieba. Co ciekawe, ludzie zobaczyli ten znak, ten cud rozmnożenia chleba, ale dalej szukali znaku.
jakim ty się teraz wykażesz znakiem? Tak, tak mówi Słowo Boże o narodzie izraelskim. Ciągle szukali znaku, widzieli jeden znak, szukali kolejnego. Ciągle brakuje czegoś. Widzieli cud za cudem, ale dalej nie mogli się tym nasycić. I dalej do wiary, tak mi się wydawało, potrzebny był im kolejny znak. W przekonaniu Izraelitów manna była dana przez Boga za pośrednictwem, za wstawiennictwem Mojżesza, więc tak nawet potocznie mówili, że Mojżesz dał im mannę. Dlatego Jezus w taki sposób odpowiada. To nie Mojżesz wam dał tę mannę, to wam dał Bóg. Prawdopodobnie to było powiedziane nawet z gniewem. I ta manna, którą komentuje Jezus, mówi, wasi ojcowie jedli mannę i pomarli. Manna to nie było coś, co miało was zaspokoić, to miał być znak. To miał być znak dla was, że w przyszłości Bóg ześle wam prawdziwy chleb z nieba. Prawdziwy chleb, który was naprawdę zaspokoi. Bo ta manna was nie zaspokoiła. Rozmnożenie chleba, nakarmienie 5000 i manna były znakami wskazującymi na Jezusa. W wielu miejscach Pan Jezus mówi, że całe Pismo wskazuje na mnie. Kiedy studiujemy Słowo Boże, kiedy czytamy, w każdej księdze pojawia się Chrystus w inny sposób. W wielu postaciach Starego Testamentu to są typy Chrystusa, gdzie cechy ich charakteru albo ich sytuacje życiowe wskazują nam proroczo na Jezusa Chrystusa. W taki sposób my powinniśmy studiować Słowo Boże. Kiedy czytamy jakąś księgę i zadawać sobie pytanie, między innymi przerobiwszy ten tekst, starając się zrozumieć, o co w nim chodzi, gdzie w tym tekście jest Chrystus? Bo On tam jest. Czego Bóg uczy mnie o Chrystusie w każdej kolejnej księdze? Takie jest nasze zadanie. Bo wiele z tych rzeczy, o których czytamy, to są znaki, to są cienie rzeczy przyszłych. Tak jak w Kolosan 2:17 jest napisane, jeżeli dobrze pamiętam, o sabacie. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. Jak możemy wgryźć się w ten tekst, który czytaliśmy, te słowa, które Jezus mówił o tym, że jest chlebem życia? Jest to trudne do ogarnięcia i trudne do zrozumienia. Pierwszą rzeczą, jaką nasuwa się z lektury, jest to, w jaki sposób Bóg zaopatrza. Kim jest ten chleb życia? Ten tekst wskazuje na boskie pochodzenie. Czytamy, zstępuje z nieba, ja zstępuję z nieba. To znaczy, że ten chleb to nie jest coś stworzonego teraz, to jest ktoś, kto istniał zawsze. Cofając się do początku Ewangelii Jana, tak Jan rozpoczyna swoją Ewangelię tymi słowami. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I w 14 wersecie Słowo ciało się stałe, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Pan Jezus jest Bogiem, jest Synem Bożym. Co ciekawe, i w tym fragmencie, który czytaliśmy, zaraz do tego wrócę, i w rozdziale 3 Ewangelii Jana, gdzie mamy rozmowę Jezusa z Nikodemem, z jednym z faryzeuszy i radnym żydowskim, mamy napisane, że
Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Tak samo Pan Jezus mówił w naszym przekazie. Nie ma innej osoby, która by zstąpiła z nieba i nie ma osoby, która by wstąpiła do nieba. Nie ma nikogo, kto by widział Boga, tylko Jego Syn. W tym miejscu przypominają mi się różne książki, filmy, w których podobno ktoś wstąpił do nieba i wrócił i opowiada, jak to było w niebie. Nie zawracajmy sobie głowy takimi przekazami. Jezus wyraźnie mówi w wielu miejscach, tylko ja widziałem Ojca. Tylko ja byłem w niebie i tylko ja z Niego zstąpiłem i ja do Niego wracam. Nie ma nikogo innego, kto mógłby nam przekazać jakiekolwiek inne informacje o niebie. Uważny słuchacz Biblii przypomni sobie, apostoł Paweł pisał o tym. Pisał jakoby o kimś, ale tak naprawdę o sobie. W 2 Koryntian 12, przeczytam 3 wersety. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele, czy nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, mówię, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, mówię, został porwany do raju i słyszał nieopisane rzeczy, o których nie wolno człowiekowi mówić. Nie wiemy, czy to było tak naprawdę niebo. Apostoł Paweł nic nam nie przekazał. Apostoł Paweł sam mówi, że nie. Więc nie jest to żaden argument, że ktoś wstąpił do nieba. Pamiętamy też z Ewangelii Mateusza o tym przedziwnym wydarzeniu w czasie, kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, że święci powstali z martwych i weszli do Jerozolimy. Czy oni byli w niebie? Czy oni coś przekazali? Biblia nam nic o tym nie mówi. Nie wiemy, kim byli, nie wiemy, gdzie poszli. Na pewno nie mamy zapisanego nic, żadnych ich nauczeń na temat nieba. To są takie wyjątki, które potwierdzają regułę. Nikt nie wstąpił do nieba i nie wstąpił, aby nam o tym głosić. Tylko nasz Pan Jezus Chrystus. To On ma jedyne prawo do tego, aby mówić o niebie. Werset 46. Nie oznacza to, że Ojca zobaczył ktoś jeszcze poza tym, który jest od Boga, bo tylko On widział Ojca. Tylko On ma to prawo. I w wielu fragmentach, których nie będę cytował, Jezus to powtarza. Tylko ja jestem posłannikiem z nieba. Tylko mnie Ojciec posłał. A więc ten chleb, który zstępuje z nieba, Bóg w osobie Jezusa Chrystusa zstępuje z nieba. Zawsze istniał. Zawsze był. I teraz wstępuje do nas. Ale po co wstępuje? Mamy wyraźny, Jezus mówi nam o tym, że jest wyraźny boski plan, boski cel, dla którego został posłany. Słowo mówi, że Bóg go posłał i zaplanował jego cele na tym świecie. Przyszedł, ponieważ Ojciec tak zaplanował. Werset 32. Jezus im powiedział: ręczę i zapewniam, nie Mojżesz wam dał chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Tutaj Ojciec daje nam chleb w postaci Jezusa. Werset 30, od wersetu 38. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym.
Taka jest bowiem wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. A więc jest cel. Cel dany od Ojca. Bóg zaplanował, co Jego Syn osiągnie. W wersecie 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. W wersecie, który już czytaliśmy, to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nie stracił, lecz wzbudził w dniu ostatecznym. To, co Bóg Ojciec przyprowadza do swojego Syna, nasz Pan Jezus Chrystus tego nie straci. I czytamy też, że w 10 rozdziale, gdzie jest mowa o owcach, że mój Ojciec dał mi ich i nikt mi ich nie wyrwie. Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Widzimy tutaj obraz tego, że Ojciec przyciąga. Ojciec daje owce, daje wierzących Jezusowi. Syn otrzymuje i Syn zachowuje owce. A na końcu wzbudza zmartwychwstałych i nikt nie wyrwie ich z Jego ręki, według planu Ojca. To Bóg Ojciec jest tym nauczycielem. I On przyprowadza nas do Jezusa. Ten, który głosi Słowo Boże, jest tylko narzędziem. Jest tylko narzędziem w głoszeniu prawdy, bo tylko taka jest nasza rola, by głosić prawdę. To Ojciec, to Duch Święty wzbudza w nas ten głód, wzbudza w nas ten myśli, że my jesteśmy głodni, że potrzebujemy. Potrzebujemy pokarmu prawdziwego, którym jesteśmy w stanie się najeść, który zaspokoi nasze pragnienia. Wtedy Bóg Ojciec nas naucza i prowadzi nas do swojego Syna. Tak Jezus mówi wielokrotnie w tym tekście. To jest obraz planu Bożego. Jaka jest Boża obietnica w tym tekście? Po co nam jest potrzebny ten chleb, o którym Jezus mówi? Co Chrystus robi dla nas? Dlaczego Go potrzebujemy? W wersecie 33. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Życie. Prawdziwe, duchowe życie. Ten chleb jest potrzebny do życia. I jedynie Jezus jest źródłem tego życia, prawdziwego życia. W 35 rozdziale. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. W 40. Taka bowiem jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Życie. Życie wieczne. Czytamy w innym miejscu, że nie umrze. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że my, śmiertelnicy, możemy mieć życie wieczne? Czyją siłą, na podstawie czego my, śmiertelnicy, możemy mieć życie wieczne? Werset 56 odpowiada nam na to pytanie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Trwa we mnie, a ja w nim. Mowa tutaj jest o tym, że wchodzimy z Jezusem w relację, w zjednoczenie, w jedność z Chrystusem. Przypominają się tutaj nam pewnie słowa z rozdziału 15 o Jezusie jako krzewie winnym, a my w jedności z Nim. I taki może najczęściej cytowany, popularny werset z Galatem 2:20. Z
Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. We mnie nie ma źródła życia. Ja jestem śmiertelnikiem, ale to Chrystus jest wiecznym Bogiem. W Nim jest życie. Tylko w jedności z Nim, kiedy wchodzę w jedność z Nim, mogę żyć wiecznie. To jest ta obietnica. Jezus wielokrotnie powtarzał w wielu miejscach w Słowie Bożym o jedności ze swoim ludem. Jeżeli jesteś nawróconym, odrodzonym dzieckiem Bożym, to twoje wieczne życie jest życiem Chrystusa w tobie. I jak czytaliśmy i wspominaliśmy z rozdziału 10, nikt nie może zerwać jedności naszej z Chrystusem. Czyli obietnicą jest życie. Obietnicą jest życie wieczne. Źródło życia wiecznego to jedność z żyjącym, wiecznym Bogiem. Tak więc widzimy, że chrześcijaństwo to nie jest podążanie za mądrą nauką religijnej osoby. Wiele osób tak postrzega chrześcijaństwo, mówiąc, że nauczania na przykład Jezusa to była dobra rzecz, to był mądry człowiek. Warto, no pewnie, że warto postępować dobrze, postępować moralnie, starać się kochać nieprzyjaciół. To są dobre nauki. Chrześcijaństwo nie na tym, nie to jest głównym celem chrześcijaństwa. Nie to jest główną cechą chrześcijaństwa. I nie o to tutaj chodzi. Bo podążając za mądrymi naukami, nie będziemy mieli życia. Sama nauka mądra i staranie się naśladowania tej nauki, czy wprowadzania w życie, to nie jest to, co nam daje życie. Jaka jest nasza rzeczywistość? Człowiek zmierza ku śmierci. Taka jest nasza rzeczywistość. Końcem naszego życia jest śmierć. Naszego życia cielesnego. Chyba, że jesteśmy w jedności z Chrystusem. Bo to zmienia wszystko. Jeżeli jestem w jedności z Chrystusem, to moim końcem nie jest śmierć. Ale moim przeznaczeniem jest życie w jedności z Chrystusem na wieki. Bo On jest wieczny. W Nim jest życie wieczne. Nie we mnie. Wieczny chleb zstępuje z nieba na ziemię od Ojca. Wypełnić Jego boski cel, Jego misję, wydać zbawienie dla tych, którzy wierzą. I zbawienie uzależnione jest od jedności z Chrystusem. Jezus kilka razy wspomina o tym, że kulminacją jest wskrzeszenie, jest wzbudzenie z martwych. Słowo Boże mówi, że dostaniemy nowe ciało. To będzie zjednoczenie, my będziemy w ciele duchowym. Przemieni nasze znikome ciała na postać podobną do uwielbionego ciała swego. Będziemy do niego podobni, tak jest napisane w Filipian 3:21. No dobrze, wiemy kim jest ten chleb życia. Wiemy, jest taka obietnica, jest od Boga. Ale co my mamy robić? Co my mamy zrobić? Jakie jest nasze zadanie? Ludzie mówili do Jezusa: daj nam tego chleba, myśląc o zaspokojeniu swojego głodu, w tym podekscytowaniu. Daj nam tego chleba. W wersecie 37: wszystko, co mi dała je Ojciec, przyjdzie do mnie. Mamy pierwszą wskazówkę. Co mamy czynić? Pierwsze wymaganie. Przyjść do Jezusa. Przyjść. To jest zawsze pierwszy krok.
Zawsze pierwszy i bardzo trudny krok. Przyjść. Widzimy w Słowie Bożym, Jezus mówi wyraźnie, nikt nie jest w stanie przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Musimy pamiętać o tym, że kiedy głosimy komuś słowo, to nie nasze sztuczki słowne, to nie nasz dar przekonywania sprawia, że ktoś jest w stanie i czuje w sobie siłę, żeby przyjść do Jezusa, żeby dokonać jakiegokolwiek kroku. To Bóg Ojciec musi pracować, Bóg Ojciec musi pouczyć. Duch Święty musi dotknąć człowieka, musi ruszyć człowiekiem, żeby żeby poczuł coś, że czegoś brakuje, że jest ktoś, kogo musi szukać. Jest ktoś, z kim musi się zobaczyć. Naszym zadaniem, jeżeli chodzi o ogłoszenie, jest głosić wszelkiemu stworzeniu. Ale nie wiemy tak naprawdę, kogo Ojciec przyprowadzi do swojego Syna. Nie wiemy tego. A z racji tego, że nie wiemy, Słowo Boże mówi, abyśmy głosili wszelkiemu stworzeniu, wszystkim. Czyli przyjść. W wersecie 40. Taka bowiem jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna. Mamy kolejne wymaganie. Przyjść i spojrzeć na Niego. Oglądać Go. Sprawdzać Go. Zastanawiać się. Przyglądać się Jemu. Przyjść. Zobaczyć. A w ostateczności, werset 35, Jezus mi powiedział, ja jestem chlebem życia, ten, który przychodzi do mnie. Nie, to nie jest ten werset. 47. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I 40. Taka bowiem jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Przyjść, zobaczyć i uwierzyć. Takie są wymagania. Werset 50. Ten chleb zstępuje z nieba, aby nikt, kto z niego spożyje, nie umarł. Wracamy do tej przenośni chleba. Wierzyć to znaczy spożywać. To znaczy czerpać z Jezusa. Przyjmować Go. Nie wystarczy przyjść w miejsce, gdzie jest zgłoszona Ewangelia, popatrzeć, przyjąć jakąś informację, nauczyć się czegoś. To nie wystarczy do zbawienia. Trzeba uwierzyć. Wiara, tak jak Pan Jezus mówił, wiara jest darem od Boga. To Ojciec przyprowadza do swojego Syna i to Ojciec daje ten dar wiary, że jesteśmy w stanie uwierzyć. Nikt z nas, którzy wierzą, nie może się chlubić tym, że jest człowiekiem wierzącym, bo to nie jest z nas. Dał Tobie Bóg wiarę, abyś uwierzył, uwierzyła i za to możemy dziękować. Ale w co wierzyć? Co mamy uwierzyć? Mamy przyjść, spojrzeć na Jezusa, mamy uwierzyć, ale w co konkretnie? Jezus mówi nam, żebyśmy uwierzyli, że On jest chlebem życia. Że jest Bogiem, który zstąpił z nieba. Uwierzyć w to, że jest Bogiem. Uwierzyć w boskość Jezusa. Czy wiara w to, że Jezus jest Bogiem, wystarczy do tego, aby być z Nim w tej jedności, w tej wspólnocie i żyć z Nim wiecznie? Pan Jezus mówi, że nie.
bo jest coś, co jest wielkim zgorszeniem i było wielkim zgorszeniem dla faryzeuszy i dla jego uczniów, to jego śmierć, krzyż. Bo musisz uwierzyć w Jezusa jako żywy chleb, ale musisz też uwierzyć w Jego śmierć. Pan Jezus zaczyna pod koniec tego fragmentu mówić o swojej krwi. Jest to dla Żydów nie do przyjęcia. W prawie mają zapisane, że nie mogą spożywać krwi. W wersecie 51: jeśli ktoś spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Zaczyna mówić o swojej śmierci. Ręczę i zapewniam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Tak jak mówię, to jest szokująca wiadomość dla słuchaczy Jezusa wtedy. I to jest dalej szokująca wiadomość dla nas, ludzi. Tym bardziej szokujące jest to dla ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa. Jak można w taki sposób mówić? Jak faryzeusze mówili, jak on może nam mówić, że daje nam swoje ciało do zjedzenia? Oczywiście Jezus nie mówi tutaj dosłownie, w dosłownym sensie, żeby jeść ciało i pić krew. Są ludzie i są ruchy religijne, które ten fragment zastosowały literalnie, dosłownie i co tydzień w tydzień składają Jezusa na ofierze i wierzą, że jedzą ciało i piją krew. Jezusowi nie o to tutaj chodziło. Krew jest takim zamiennikiem, jest takim symbolem Jego śmierci. Musisz uwierzyć w Jezusa jako Boga, ale też uwierzyć w Jego śmierć. Możesz wierzyć w Jezusa jako Boga, który zszedł na ziemię, ale jeżeli nie wierzysz w Jego śmierć za twoje grzechy, to nie będziesz zbawiony. Jezus mówi dokładnie, kto je moje ciało i kto pije moją krew. Jego chleb, jako chleb nasz Pan nas pożywił. Jego krew nas oczyszcza. Spożywanie Jego ciała oznacza, że to Jezus jest tym, który karmi nasze dusze. A picie Jego krwi oznacza akceptację Jego śmierci za moje grzechy. Tak jak powiedziałem, nauka o krzyżu zniechęca ludzi. Nauka o krzyżu jest bardzo ciężka. Jeżeli Bóg nie przyda nam wiary, abyśmy to zrozumieli i abyśmy to uwierzyli, to najpewniej w pewnym momencie życia się odwrócimy. Ale Jezus w tym momencie, kiedy się robi trudna sytuacja, kiedy mówi o tym i ludzie z braku wiary zaczynają się gotować w sobie, zawsze im odpowiada, że to Ojciec daje łaskę, że człowiek przychodzi do Boga. Jaki jest objaw braku wiary w te, i braku zrozumienia słów Jezusa i braku wiary w to? Widzimy cały proces w 36 wersecie. Lecz powiedziałem wam, że choć mnie zobaczyliście, nie wierzycie. W 41 wersecie Żydzi zaczęli szemrać przeciwko niemu. Przez to, że powiedział, że ja jestem chlebem. W 42 wersecie dalej szemrają. W 43 wersecie Jezus mówi, przestańcie szemrać między sobą. W 52 wersecie Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą, mówić, jak On może nam dać
rozgrzesza swoje ciało. Znowu o tym czytam. W 61 wersecie, którego nie czytaliśmy, Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że Jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, to was zniechęca. Mamy już tutaj sytuację, że nie tylko słuchacze, że faryzeusze, ale już uczniowie szemrali. Już uczniowie nie mogli tego zrozumieć. Albo po prostu było to dla nich ciężkie do przyjęcia. Czym to się kończy w 66 wersecie? Przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i przestało o nim chodzić. Ta nauka była już nie do przejścia dla wielu uczniów Jezusa. Pamiętamy, że Jezus miał więcej uczniów niż 12. Wielu za Nim chodziło. Ale tylko 12 zostało. Wówczas Jezus zwrócił się do 12. Czy wy też chcecie odejść? Szymon Piotr powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia, myślę. Musimy jeść. Bez jedzenia nie ma życia. Nie możesz przyjść, popatrzeć, ale nie karmić się. Jedzenie to oznaka głodu. Tak jak mówiłem, to Duch Święty, to jest Jego praca, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy głodni. I to jest praca Boga Ojca, że przyprowadza nas do Jezusa. Bóg Ojciec przyprowadza nas do Jezusa i to jest bardzo ważna nauka i lekcja dla nas. Kiedy będziemy rozmawiali z innymi ludźmi, dzielili się Ewangelią. Tylko w Jezusie jest życie. Nie ma życia w naukach religijnych tego świata. Ktoś może próbować tłumaczyć, że są różne religie i te różne religie też uczą dobra. Ale dobro i uczynki nie zbawiają, bo zbawia tylko jedność z Chrystusem. Bo tylko On jest Bogiem i On jest wieczny. My jesteśmy śmiertelnikami. Jeżeli będziemy podążali za dobrymi naukami, choćby nawet i Biblii, a nie jesteśmy w jedności z Chrystusem, to nam nic to nie pomoże. Bóg Ojciec przyprowadza do Jezusa. I Jemu oddaję, bo w Nim jest nasze życie. On jest naszą arką. Poza arką nic się nie ostoi, tylko w Jezusie. Nie ma innej drogi. Jedzenie to jest sprawa indywidualna. Każdy z nas musi się martwić o to, czym się karmi. I każdy z nas musi zabiegać o to, aby karmić się Chrystusem. I aby pić Jego krew, czyli pamiętać o tym i wierzyć w to, że Jego przelana krew to jest za nasze grzechy. Nie ma naszej zasługi w niczym, od początku, od naszego nawrócenia, aż do, przez cały proces odnowienia naszego, aż do wzbudzenia zmartwych i życia w Chrystusie. Nie ma w niczym naszej zasługi. My możemy przyjść, zobaczyć i uwierzyć dzięki Bogu, bo to jest Jego łaska. We wszystkim jest Jego łaska. Jedzenie cię zmienia. Jeżeli karmisz się Jezusem, to jest coraz więcej Jego w tobie, a coraz mniej ciebie. Jeżeli karmisz się Jezusem, to życie Jezusa jest w tobie. Upodabniasz się do Niego. Takich kilka refleksji na zakończenie z tego słowa. Jak cenny jest Chrystus. Pamiętajmy o tym. Nie ma nikogo cenniejszego. Bo tylko w Nim jest życie. I wiemy, w jaki sposób my możemy mieć życie w Nim i tylko w Nim. Jak cenny jest Chrystus. I kolejną refleksją, którą chciałbym się podzielić, jest pytanie, na jakim etapie Ty jesteś? Czy jesteś na etapie przyjścia? Czy jesteś na etapie patrzenia i zastanawiania się, czy ten Jezus jest dla Ciebie, czy nie?
A może już Bóg wzbudził w tobie wiarę i wierzysz w to, że Jezus jest Synem Bożym i że On jest tym barankiem ofiarnym, On przelał krew za twoje grzechy. Może jesteś już na tym etapie. Że nauka o krzyżu nie jest już dla ciebie bóstwem, ani zgorszeniem, ale tak jak mówi to słowo, życie. Bo to jest życie. Dla wierzącego to jest życie. Dla tego, który nie wierzy, jest zgorszeniem, bóstwem. Ale dla nas, którzy wierzymy, jest życie. Jeżeli jesteś na etapie, w którym jeszcze nie wierzysz. Nie wierzysz. Może nie jesteś pewien, czy Jezus jest Synem Bożym, czy jest Bogiem. Może nie wierzysz jeszcze w ten krzyż, nie rozumiesz krzyża. To módl się. Módl się, aby Bóg wzbudził w tobie wiarę. Tak jak Słowo Boże mówi, Jezus i w jedności z Nim będziemy żyć na wieki. W jedności z Jezusem. Jeżeli szukasz zaspokojenia swojego głodu gdziekolwiek indziej, to będziesz tak jak ci Izraelici na pustyni. Jedli mannę i umarli. Jeżeli szukasz, żeby się najeść czym innym niż Jezusem, to końcem tego jest śmierć. Tylko żywy pokarm, który zstępuje z nieba. Żywy chleb. Chleb życia. Nasz Bóg, który jest wieczny, tylko w Nim jest życie. Pamiętajmy o tym, że Jezus jest bardzo cenny. Jest najcenniejszy ze względu właśnie na to. I żadna inna nauka ludzka, która stara się w jakiś sposób przekazać inne nauki dotyczące jak mamy żyć na tej ziemi, nic nam nie da. Nic nam nie da. Bo my jesteśmy ludźmi, a naszym końcem jest śmierć. Ale życiem wiecznym, życie wieczne jest tylko w Jezusie Chrystusie. Nasz Pan Jezus jest cenny. Podziękujmy Panu za Jego słowo.